Zakończył się 18. ogólnopolski festiwal piosenki harcerskiej Śpiewograniec. Nagrodę Grand Prix wyśpiewali harcerzy Doentej z Chłówca Katowice. W tegorocznym festiwalu uczestniczyło ponad 300 harcerek i harcerzy z całej Polski. Sama idea festiwalu ściąga do Tarnobrzega harcerzy, którzy potrafią się dobrze bawić i chcą w swoim gronie przebywać, wymieniać się doświadczeniami i zdobywać jakieś nowe umiejętności. Festiwal rozpoczął się w piątek. Do późnych godzin wieczornych w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbywały się próby mikrofonowe. Praca z akustykiem, bardzo dobra sprawa, także pierwszy raz na tym festiwalu graliśmy tak, że nie było ciśnienia akustycznego, który rozsadzał nasze uszy. Po prostu słyszeliśmy wszystko dobrze i jeśli coś nie wyszło, to było naszą winą. A tak mogliśmy zawsze stwierdzić, że coś tam akustyk nie dokręcił. W dzień konkursowy przed jury swoje talenty muzyczne zaprezentowały 22 zespoły. Występom harcerzy przyglądali się, a raczej wsłuchiwali Jarosław Piątkowski, Janusz Szwed, Czesław Habel, Henryk Kędziora oraz Jacek Drożdżal. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest ta artystyczna część wyrazu każdego zespołu, następnie dykcja, no i oczywiście to, co jest najważniejsze, linia melodyczna, czy zespoły śpiewają równo, czy śpiewają czysto i w tym momencie sam taki wyraz artystyczny na scenie. To jest to, co jest najważniejsze przy promowaniu czy ocenianiu tego typu festiwali. Do koncertu galowego jury zakwalifikowało 9 zespołów. No to jest takie dwie strony medalu. Są zespoły dobre, które są drużynami artystycznymi i robią to na co dzień. I są zespoły, które przyjechały, żeby się pokazać, żeby się zaprezentować i spróbować swoich szrank no właśnie w takim ogólnopolskim festiwalu. To jest ten element, że należy też tutaj no, promować tych młodych, którzy nie boją się występować, nie boją się w tym momencie no, pokazywać swoich artystycznych stron, no, ale też należy no, równać do tych najlepszych, czyli do tych drużyn artystycznych, które mimo wszystko no, robią to na co dzień i starają się być na tym topie, mówiąc powiedzieć, artystycznym. Najmłodszą grupą, która wystąpiła na festiwalu, była drużyna Iskierki, która przyjechała do Tarnobrzega z Ostrowca Świętokrzyskiego. Myślę, że Zuchy zabłysły swoją młodością wśród takich starszych harcerzy, druhów i druhen, które spoglądały na nasze Zuchy z taką radością. Najważniejszą nagrodę festiwalu zdobyli harcerze Doentej z Chłówca Katowice. Pierwsze miejsce w kategorii z podkładem muzycznym zdobyły Wichry z Mirca. W kategorii zespołów występujących z własnym akompaniamentem zwyciężyła Brygada Zielono-Czarnych ze Stalowej Woli. W kategorii dodatkowej zespoły miały za zadanie wykonanie utworu o tematyce morze. W tej zwyciężyła grupa Mury. Jury konkursowe przyznało także wyróżnienia. Otrzymali je zespół Pod Górę z Chłówca Legionowo, zespół Wiedźminy and Friends z Chłówca w Pionkach oraz zespół z Chłówca Ziemi Rzeszowskiej. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. Ogólnie rzecz ujmując, to jest sprzęt muzyczny, gitary, akcesoria muzyczne plus gotówka, wsparcie finansowe dla środowisk harcerskich. Uczestnicy festiwalu zgodnie twierdzili, że tegoroczna impreza została zorganizowana na wysokim poziomie. No generalnie wszystko jest w porządku, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. No konkurencja jest bardzo duża, jest dużo grup artystycznych. Przede wszystkim się bardzo dobrze bawiliśmy, poprzeczka jest rzeczywiście postawiona bardzo wysoko, ale liczy się też dobra zabawa, uśmiechy na scenie, a to myślę, że było, więc jesteśmy zadowolone. Przyjeżdża się zawsze do Tarnobrzega bardzo miło, jest tu bardzo miła atmosfera, ludzie, którzy tutaj są, to właśnie oni robią tą atmosferę i pewien taki klimat, nie jest to festiwal taki no, rozbuchany, jest to klimat dla harcerzy, jest to klimat, gdzie można zobaczyć i posłuchać tej piosenki harcerskiej, która na przestrzeni lat naprawdę bardzo mocno ewoluowała. A co poza tym, Śpiewograniec ma już swoją renomę, Śpiewograniec jest festiwalem, który jest znany w Polsce, no i na Śpiewograniec warto co roku przyjeżdżać. Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy można było śledzić w internecie. Wszystkie występy były transmitowane na żywo. W sumie relacje live obejrzało ponad 1700 osób z całej Polski. Tak, cały czas komunikowaliśmy się poprzez telefony do naszych rodzin, znajomych, przyjaciół, czy będą oglądać nas, czy się zalogowali, czy są na stronie. No, niektórzy oglądali nas w internecie, w telewizji. Różne były ceny na naszego występu, ale to wiadomo, internet może inaczej komunikować się i
sądzę, że chyba dobrze wypadliśmy. Są chyba z nas zadowoleni. Bardzo się cieszę, że ten festiwal może wyjść poza tutaj ten Dom Kultury, że osoby, które są zainteresowane, mogą obejrzeć, no bo harcerstwo jest czymś pięknym. Należy to pokazywać jak najszerszej rzeszy ludzi, a internet jest bardzo dobrym medium do tego. Od 1993 roku festiwal jest organizowany przez tarnobrzeskich harcerzy, Stowarzyszenie Esteka, 11. Tarnobrzeską Drużynę Harcerską Wrzosowisko i Zespół Redakcyjny Synogarlica. Organizatorów co roku wspierają Tarnobrzeski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Komenda Chówca ZHP w Tarnobrzegu. Śpiewograniec w tym roku obchodził 18. urodziny. No, życzymy, żeby to wszystko trwało jak najdłużej, żeby na Śpiewograniec przyjeżdżało ciągle jak najwięcej harcerzy, żeby ten poziom muzyczny festiwalu był ciągle taki wysoki. Myślę, że trzeba by im życzyć tego, żeby dalsze, wszystkie kolejne edycje rozwijały się, żeby było coraz lepiej, żeby coraz więcej ciekawych, ambitnych zespołów tutaj przyjeżdżało. No i myślę, żeby po prostu Śpiewograniec dalej tutaj był tym numer jeden festiwalem harcerskim w Polsce, bo na razie chyba taką pozycję tutaj, przynajmniej naszym zdaniem, utrzymuje.